Co wspólnego ma nadzów z bejscami, bowiem zarówno dwór w nadzowie, jak i pałac w bejscach został wykonany przez tego samego architekta Jakuba Kubickiego. A Jakub Kubicki to polski architekt klasycyzmu, żyjący w latach 1758-1833, uczeń Domenico Merliniego. Poza wspomnianymi pałacami jeszcze udało mu się stworzyć przebudowę belwederów w latach 1819-1822 oraz świątynię egipską w łazienkach warszawskich. Jego dzieła charakteryzują się portykiem kolumnowym i ryzalitem ogrodowym.